Oj, 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 coś tu się otwiera, coś tu. Pancerz na razie sobie założę. Więcej szczurków. Założę sobie dlatego, że... coś stanęło za mną. Dlatego, że muszę mieć lepszy pancerz i bardziej ochronić swoje życie. Przy okazji, jeżeli trochę pancerz tam straci, a niewiele na razie stracił, to nic jeszcze nie stanie. No nie uciekaj ode mnie. To jest też takie wkurzające. Przynajmniej wiem, gdzie poszedłeś. Drugi purifer. Nie wiem na co mi, ale wezmę sobie. W razie czego. W sytuacji podbramkowej oczywiście. Ryzykuję ponownym zdjęciem pancerza, ale myślę, że nie będzie aż tak groźnie. Coś zdobyłem. Granat elektryczny. Cieszmy się, brawa, jej. Hura, wiwat. O jest, nasz czereśniaczek. Dość to dziwnie łażę, ale mam nadzieję, że to przebolejecie. Prawda? Użyłem akurat pistoletu, bo obawiam się, że ten gostek mógłby mnie zdzielić. O, tu jest, na środeczku. Nasz kochany włas do kolejnego piętra. Właśnie, mogłem to jeszcze zrobić. Użyjemy to. Lepiej użyć właśnie czegoś takiego. Teraz trochę ryzykuję, ale się udało. Lepiej użyć antybiotyków niż po prostu apteczek, żeby zmniejszyć poziom choroby. Aczkolwiek nadal nie posiadam lekarstwa na truciznę, ale tutaj też można działać w taki sposób, że się leczymy. Że w cięższej sytuacji mogłoby być o wiele gorzej. Czy wszystko przeszukałem? Tak. Okej, mamy paliwko i amunicję. Dobra. Póki co to jakoś to w miarę idzie. Nie narzekam. Zaraz mamy też level up, więc będę mógł się spokojnie podleczyć. Chyba, że tutaj nie ma nigdzie potworów. Właściwie, żeby nie ryzykować, to po prostu sobie chwilę odpocznę. Tym bardziej, że mam dość małe zapotrzebowanie na jedzenie. Tutaj mam jeszcze trochę tego jedzenia. O, tu jest jeszcze jeden antybiotyk. Mam apteczki w razie czego, więc na razie po co ich... O, ktoś tam łazi. Z żarcia mamy tyle, jak widać. No, jeszcze mam racje żywnościowe, więc to pójdzie w pierwszej kolejności, co zjem. No, jak mówię, tutaj jest trochę łatwiej, a nie co Warriorem, w którym właściwie pierwszy raz grałem, jakby tak nie powiedzieć, ale może to jest lipne wytłumaczenie. Fajnie, bo słychać walki na noże, ale tutaj walczymy ze... wieżakiem. Dobra, myślę, że jesteśmy gotowi do kolejnej podróży. Tutaj nikogo nie ma, ale możemy sobie... Właściwie nikogo nie ma oprócz tego zwierzaka. Wzbudziliśmy zainteresowanie sąsiadów. Wow. Gdybym wiedział, co się święci...
Shocking. Musimy użyć granat, tym bardziej, że mamy tyle przeciwników. LOL. Bez jaj. Okej, dobra. To mnie zaskoczyło. Serio? Dlatego jest lipnie, bo nie mam ładowanej broni. Tym bardziej, że teraz mam level up. Więc dużo wcześniej go powinienem dostać. No więc zdobyliśmy kolejną część, do której nie mam żadnych recept. Dobra, jakoś to przeżyliśmy, ale uff, było blisko. Naprawdę było blisko. Myślę, że tego gościa sobie zdzielę na dystans. Podobnie tego. Uwierzcie mi, galarety lepiej na dystans brać. Co po niektóre nie zrobią nam wiele, ale to różnie bywa. Niestety się nie udało. Tutaj są drzwi z pułapkami. I nie mam zamiaru sprawdzać, co one zrobią. Kolejny kluczyk. Trzeba sobie to kolekcjonować i nie wyrzucać tego, uwierzcie mi. Później raz przez wyrzucanie tego poległem. Niestety tak czasami bywa. Oj. Możemy polec też przez... na przykład brak amunicji, brak jedzenia, albo przez chorobę. Dwa razy mi się zdarzyło zginąć przez chorobę, aczkolwiek ani razu przez głód. Kolejna biomodyfikacja, właściwie pierwsza. I tutaj mamy znowu inną amunicję, tym razem do innego jeszcze typu broni, którego także nie posiadam, nie chciałem tego dać do... Nie ten przycisk. No nie, nie zjem wszystkiego. Dobra. No i tutaj już mamy komputerek. Mam nadzieję, że coś się uda. Tak, uda się. Na razie sobie zwiększę siły do 50, a potem myślę, że trochę finezji. I by... no, może najpierw brains sobie nawet zwiększę do tego 60. Żeby już było w miarę. O, medical. Możemy nawet wziąć. I to odpowiada, o, biotech. Też może być. Trochę przynajmniej zużyłem tych punkcików. Zawsze się to przyda. Oj, tu jest pułapka, to nie mam zamiaru jej testować. Chyba jeszcze nie widzę, nie widzę. Wow, tam jest chmara robotów. Nie widzę jeszcze przejścia na dół. Chcąc teraz tam iść... Tam widzę... z amunicją, paczuszki. Myślę, że... niegłupim pomysłem byłoby to teraz założyć. LOL! Was tu jest więcej, no muszę teraz spróbować. Wow. Nie, to ja stąd idę. I to w samym pancerzu. Strach pomyśleć, co by było dalej. Wow, jedna głupia rzecz i tak zdzieliła życie.
Naprawdę. Bardzo mnie kusicie, żebym wykorzystał całkowicie apteczki. I to jeszcze jak mnie kusicie. Cwaniaki jedne. Niestety znowu gostek, którego się obawiam. No i kolejna amunicja nieprzydatna. Do jeszcze rzadszej broni. Oczywiście wszystko na złość musi być i zawsze dostanę to, czego nie chciałbym dostać. O i będę się zastanawiał, czy jest sens w ogóle. Wow. No i właśnie, zaczyna się to, czego nienawidzę. Czyli zielone robociki. A od tego się trzymam z daleka. Wow, serio? Prawie bym zginął. Bo te roboty kradną. Niestety, raz przez to straciłem broń. Przypominam, że ja chodzę w pancerzu i to jest straszne, co się teraz dzieje. Naprawdę. Zostały mi trzy apteczki. Nie no, trzeba odpocząć. Ja będę się zastanawiał, czy jest w ogóle sens tam iść. Możemy to tak trochę spróbować takim czasochłonnym sposobem. Żeby nie kusić losu, to najpierw sobie odpocznę. Tym bardziej, że nie jestem głodny. A łóżka nie widzę, mam jeszcze dwa pomieszczenia do przeszukania. Z tego co mi się wydaje, o ile to przeszukałem. Jest naprawdę groźnie. Oczywiście muszę zawsze dostawać jakieś lipne rzeczy. Troszeczkę amunicji tracę, ale to jest akurat popularna broń. O, i znowu lockpicków mam więcej. A, mam trzy paczki amunicji, właściwie cztery nawet, a właściwie pięć, bo to też można zaliczyć do amunicji. Pięć amunicji do broni, z których w ogóle nie mam. Jeden granat jeszcze energetyczny, właściwie on jest elektryczny, nie energetyczny. Załatwię cię pistoletem, bo ty mnie denerwujesz. Dobra, tego już możemy... No spokojnie. Jeszcze jedno pomieszczenie. No ludzie, jak będę miał psionikę, to się już zacznie nieco lepiej. A skąd ty się tu wziąłeś? Ja cię nie widziałem, tutaj nic nie ma. No tutaj także nic nie ma. Tu już przeszukałem. No został tylko ten... To miejsce, które nie wiem jak za bardzo mógłbym spróbować granatem, ale to już jest, no właściwie trzeba spróbować granatem. Inaczej się nie da. To jest w sumie walka o amunicję. Tylko że tyle jest taka lipa, że jest tylko jedno wejście, a ja tym bardziej nastawiam się od razu na ostrzał dwóch przeciwników. A czasami jest też tak, że stoimy powiedzmy tutaj i robot czasami tutaj się pojawia i wtedy możemy jeden na jednego zrobić. To jeszcze jakoś się wtedy da zniszczyć. Tym bardziej, że psioniki jeszcze nie mam. To jest jeszcze większa lipa.
jakoś się udało. Wow. O właśnie, o to mi chodziło. Tu jest też problem. Bo nie wiem, jak ten robot stoi. Tu jest ich dwóch. Możemy to tak zrobić. Lub też stanąć jeszcze tak. O. I teraz liczyć. Co ty robisz, idiotko? Ty miałeś w niego strzelać, nie w drzwi. Wow. Jakoś się udaje. Musimy jeszcze raz sobie odpocząć. Jestem tak zajęty walką, że nawet nie zwróciłem uwagi na to, co w ogóle dostałem. Na pewno amunicję, bo widzę jej więcej. Trochę muszę, wiecie, no wiem, to jest czasochłonne, ale inaczej się nie da. Nie chcę znowu tracić apteczek, a one są tutaj na wagę złota, tym bardziej, że... No, tego jedzenia trochę mam. Jeszcze racje żywnościowe mam. No i chromę, którą zrobiłem. Dobrze, że mam te purifery, to sobie mogę troszeczkę zwiększyć jakość. Dobra, myślę, że jestem gotowy. Myślę, że dużo ten granat pomógł. No i nawet spoko, tylko znowu nie ta amunicja, na którą bym liczył. Wow, znowu ta broń, którą miał mój warrior. Jeszcze więcej rzeczy. Nóż kolejny. To możemy sobie teraz nawet zużyć ten jeden nóż. W ten sposób. O. No nawet w miarę to wygląda. Niestety nic. I takim oto sposobem udało nam się przeszukać całą okolicę. Głównie dzięki granatowi elektrycznemu udało mi się pokonać te roboty, bo trochę je osłabiłem. Oj, 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 oj. Wow. Naprawdę. Okej, dobra, muszę to. Właściwie trochę źle zrobiłem. Mogę najpierw poczekać na akcję i dopiero. To jest bardzo denerwujące, że... Reduction. Telekineza. Nadal mało. Medical meal. Medical mogę dać. I to tyle. I teraz tak, kogo zdzielić najpierw? Bo ten, obawiam się, że przeżyje. Tym bardziej, że jedyne bronie, jakie mam, to jest jeszcze ta broń. Ile ona zadaje w ogóle obrażeń? Damage 20. Damage 8. Wow. Teraz jestem ciekaw, czy to jest... Blade. To powinno tak zadziałać. Nie? No to dziwne. No bez jaj! Kobito.
Muszę się trzymać w rogu. Wow. Tylko takim sposobem jestem w stanie jako tako wygrać. Nie to! Wow. Koleś już obrywa. Ale niestety moja kobieta jest taka beznadziejna, że jej ciężko trafić. Kolejna część do broni, której... Właściwie to jest do pancerza. Ale nie posiadam niestety recepty. A idź w diabły. Nie będę cię gonił. Sam przyjdziesz i tak pewnie. Nawet se trafić we mnie nie umiesz. Trochę mi pomógł ten miecz. Teraz nawet nie będę płakał, jeżeli... dostanę zniszczony nóż. Ktoś tam znowu chce mnie zaatakować. Tutaj mamy jedzonka więcej. Dużo więcej jedzonka. Zaraz sobie zjem rację. Żywnościowy. Na razie póki co to jest jedyny sposób na regenerację życia. Na razie nie posiadam czegoś, co mógłbym zidentyfikować te dwie rzeczy, więc nie chcę ich używać, aczkolwiek można użyć. Tylko że się wiąże z tym ryzyko, możemy dostać negatywny skutek. Dobra, myślę, że jestem w miarę gotowy. No i co ciekawe, pancerz cały czas noszę. To jest dość niebywałe. A wpierdnicz dostaje. No pancerz ma prawie połowę życia. To zjemy. Nie to, tylko to. Dobra. Pustki. Może dlatego i tak walczyło się słabo, bo ona ma zdolności, no właśnie. Ma zdolności z nożami, a nie z mieczami, maczetami i tego typu przedmiotami. Ktoś tutaj jest agresywny. I to ten obcy. Wow. Mam nadzieję, że nie jesteś skłonny, mój przyjacielu, do otworzenia drzwi. No, jakoś to wyszło. Kolejny klucz alfa, który już posiadam, ale on znika, jeżeli mam dwa. Po co dawać przedmioty, które już mam? To jest smutne. Wow. Ej, tak się nie bawimy. Wow. Coś doznało obrażeń. Nie. Fajnie, miałem apteczki, już ich nie mam.